Od słów do czynów. Dwie linie kolejowe są już rewitalizowane. W ostatnim czasie rozpoczęła się rewitalizacja dwóch odcinków linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Pierwszą z nich jest trasa pomiędzy Gryfowem Śląskim a Mirskiem. W Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przekazała plac budowy firmie wykonawczej. Inwestycje prowadzi samorząd województwa. Zamierzaliśmy i konsekwentnie to realizujemy, przejąć 400 km szlaków kolejowych. To jest 22 odcinki, w tej chwili przejęliśmy już 19, 20 jest w trakcie przejęcia. Chcemy je bardzo szybko przejąć i zrewitalizować. Robimy to z kilku powodów. Przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miejscowości wcale nie muszą się wyprowadzać z danych miejscowości, tylko mogą dojechać do pracy, dojechać do szkoły, ale również do tych miast akademickich. To powoduje to, że ten potencjał ludzki, ten kapitał ludzki zostaje w terenie. To jest po pierwsze. Po drugie, to jest kwestie związane z ekologią. Im więcej pasażerów w naszych pociągach, tym mniej samochodów na drogach. Mniejsza emisja spalin, ale i również kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach. Jesteśmy jedynym województwem, jedynym regionem w Polsce, który tak konsekwentnie stawia na transport publiczny, na transport kolejowy. Gros środków wkłada tutaj samorząd województwa dolnośląskiego, środki unijne oraz własne, ale również gminy z obszaru właśnie Gryfów, Mirskich, Świeradów też dołożyły się tutaj do tej inwestycji, w sumie nawet 7 milionów dokładając do niej. Niewątpliwie to wielki dzień. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy gościć dzisiaj tak zacne grono. Podpisanie tej umowy nie bez powodu odbywa się akurat w Gryfowie Śląskim. No, Gryfów stanowi ten główny węzeł przesiadkowy i tak naprawdę bez gryfowskiego węzła nie byłoby też tej linii kolejowej. Cieszymy się, że te deklaracje, które padły w 2016 roku, praktycznie teraz się ziszczają. Dla Mirska i gminy Mirsk to, szanowni państwo, jest powrót pociągu po niemal 25 latach nieobecności kolei w Mirsku i transportu kolejowego pasażerskiego. W tej chwili mówimy o już pełnej rewitalizacji, czyli odtworzenie przystanku kolejowego w Proszówce, w Mirsku, zabudowie sygnalizacji przejazdowej i odtworzeniu całej nawierzchni. Inwestycja jest realizowana w ramach starej perspektywy unijnej programu operacyjnego na lata 2014-2020 i w tej chwili wynosi w granicach 21 milionów złotych. Mamy do wybudowania 9 prawie kilometrów toru, więc to jest spory odcinek. Linia jest jednotorowa. Jest 25 przejazdów, o ile dobrze pamiętam, 17 przejazdów, 25 obiektów inżynieryjnych, w tym jeden most na rzece. Na to jest tylko 9 miesięcy i to jest włącznie z projektu. Przywrócenie tego odcinka otworzy drogę do rewitalizacji kolejnego fragmentu linii pomiędzy Mirskiem a Świeradowem Zdrój. Dla naszej miejscowości, którą już odwiedza milion gości rocznie, przy tym trendzie polskim, też europejskim, że eliminujemy samochody na poczet komunikacji publicznej, to jest idealne rozwiązanie, żeby pozyskać do naszego kurortu gości z dużych aglomeracji i co ciekawe nie tylko polskich, ale również niemieckich, a nawet czeskich. Ktoś by powiedział, no to były bajki albo jakieś wielkie, niemożliwe do zrobienia inwestycje. Dzisiaj widzimy, że to się zmienia, staje się to przede wszystkim realne. To jest połączenie do Świeradowa, Zdroju i tak naprawdę jest ważne nie tylko dla mieszkańców, ale też dla turystów z całej Polski, którzy tutaj chcą przyjechać w te tereny, chcą odpocząć i tutaj się dobrze czuć. To skraca przede wszystkim komunikację, no i daje duże możliwości. Na realizację pierwszego etapu wykonawca ma dokładnie 15 miesięcy od momentu podpisania umowy.
Jednak odcinek z Gryfowa Śląskiego do Mirska nie jest obecnie jedyną rewitalizowaną trasą kolejową na Dolnym Śląsku. W urzędzie w Mysłakowicach odbyło się spotkanie, w trakcie którego przekazany został plac budowy pod kolejną kolejową inwestycję prowadzoną przez samorząd województwa. Tym razem jest to linia z Jeleniej Góry do Mysłakowic. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dokładnie 140 lat mija od tego, kiedy ta linia była wybudowana i oddana do użytku. W 1986 zakończył się ruch pasażerski, a w 2007 roku przestało cokolwiek po tych liniach jeździć. Chcemy zrewitalizować tą linię. Po ponad 20 latach pociągi już niebawem wrócą do miasta pod Śnieżką. Ten odcinek Jelenia Góra - Mysłakowice wsparty został przez Polski Ład środkami w wysokości 21 milionów złotych. Te pieniądze poszły z budżetu państwa. Jest to bardzo ważne połączenie dla mieszkańców, bo jest to kolejny transport zorganizowany, z którego będą mogli korzystać. Dzisiaj transport jest ograniczony do MZK, czyli przedsiębiorstwa jeleniogórskiego, które obsługuje gminę Mysłakowice, oraz do PKS-u, który jedzie przez Mysłakowice do Kowar, do Karpacza. Jak wygląda harmonogram prac? Zaczniemy od, powiedzmy, no jest projekt, trzeba wejść, linia była bardzo długo nieużytkowana, więc trzeba krzaki powycinać, jakieś tam drzewa, następnie trzeba ściąć całą tą starą koronę torowiska, no i będzie robione już nowe torowisko. Ten odcinek to jest 10 km, dość powiem łatwy, dlatego że tu nie mamy jeszcze łuku w opromieniach mniejszych od R300. Będą zrealizowane wszelkie konieczne prace związane z remontem obiektów mostowych, z ułożeniem nowej nawierzchni. Jednak na tym prace się nie zakończą. W planach jest realizacja drugiego etapu. W kolejnym roku będzie można już podążać pociągiem z Jeleniej Góry do Mysłakowic, a dalej, bo za kilka miesięcy będzie ogłoszony przetarg na wykonanie kolejnego odcinka tejże linii z Mysłakowic do Karpacza. Także sądzę, że jesienią przyszłego roku pasażerowie będą mogli podążać już z Jeleniej Góry do Karpacza. Każdy pomysł na komunikację i skomunikowanie powiatu karkonoskiego z resztą Dolnego Śląska czy też kraju to dodatkowe ilość turystów, którzy mogą się pojawić w tym obszarze i dodatkowe pieniądze pomagające rozwijać się temu regionowi, a wpływać również na rozwój Dolnego Śląska. Niezwykle malownicza, atrakcyjna turystycznie linia, ale na podkreślenie zasługuje też fakt, że nie tylko, żeby podziwiać te przepiękne krajobrazy, ale również po to, żeby przybliżyć mieszkańcom i przyspieszyć bezpieczny dojazd do Jeleniej Góry. Jest to integralna część odcinka Jelenia Góra - Mysłakowice - Karpacz. Chcemy otworzyć kotlinę jeleniogórską dla turystów. Zgodnie z umową wykonawca na rewitalizację odcinka pomiędzy Jelenią Górą a Mysłakowicami ma dokładnie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.